Cześć, witam Was na kanale Piłkarska 11. Zanim zaczniemy materiał, mamy króciutki wstęp. Muszę podziękować, że wbiliśmy 40 subskrypcji. Również zapraszam do odcinka ze stadionu Olimpiku Marsylia, link na dole w opisie. I małe problemy z kamerą, ale w przyszłych odcinkach już tego nie będzie. Więc zaczynamy! Zaczynamy od tego, że Patrice Evra kończy karierę. Ja niestety tego piłkarza średnio pamiętam, tylko jego końcówkę kariery. Ostatni klub jego to jest West Ham. Najlepsze lata podobno miał w 2006 roku i do 2014. W tych latach grał w Manchesterze United. Przez wielu jest uznawany za legendę tego klubu. No, niestety już Evry nie zobaczymy, jak mówiłem. Ostatnim klubem był West Ham. Neymar Junior. Już trochę te takie plotki, no, niestety według mnie się na pewno nie sprawdzą. Żaden klub nie będzie chciał około 200 milionów euro wydać się na piłkarza, który jest bardzo niepewny. Szejkowie niby chcą go sprzedać, niby były oferty, ale już dawno no, niby miał przejść. A według mnie do tego transferu, przynajmniej w tym okienku nie dojdzie. Według mnie Neymar będzie siedział do końca kontraktu. Może trochę przesadziłem, bo nie wiemy jak będzie, ale nie dojdzie na pewno w tym okienku według mnie. Ariel Borysiuk przechodzi, zacznijmy od tego, że Ariel Borysiuk zerwał kontrakt z Lechią Gdańsk. W poprzednim sezonie był na wypożyczeniu w Wiśle Płock. Pan trener Stokowiec nie widział dla niego miejsca w drużynie. I niepotrzebnie by teraz wprowadzili tego Gajosa z Lecha, niepotrzebnie by teraz siedział na ławce i nie wiem, czy nawet by był w kadrze meczowej. Więc do rzeczy. Ariel Borysiuk przechodzi za darmo, bo rozwiązał kontrakt z Lechią. Przechodzi do mistrza Mołdawii. Myślę, że piłkarz, który ma 28 lat, kiedyś grał w Legii. Myślę, że nawet nie za dużo myślę. Powiedzmy tak. Dobra, to było głupie, ale mówię dalej. Powiedzmy tak, no a Borysiuk ma 28 lat i według mnie powinien grać w Ekstraklasie. On kiedyś był reprezentantem Polski, ma ponad 10 występów. Jedziemy dalej. Polskie kluby w eliminacjach do Ligi Europy. Legia wygrała 1-0 z Kups u siebie. W czwartek wszystkie kluby będą grały rewanże. Wszystkie kluby grały u siebie polskie. Piast wygrał 3-2 z Rygą. I Lechia wygrała 2-1 z Brandby. To na wyjeździe według mnie wszystkie kluby oprócz Legii, wszystkie kluby oprócz Legii straciły bramkę, ale Legia nie straciła i według mnie Legia grała z najsłabszą drużyną. I powiem tyle, z tych drużyn najbardziej liczy się w Europie i liczy się w Europie, bo te dwie się nie liczą, Brandby, Kopenhaga. Lechia zagrała harmoniczny mecz, niestety tych dwóch nie oglądałem, ponieważ byłem, jak wiecie, we Francji. Nadal na dole w linku opisie jest link, w opisie. I według mnie wszystkie kluby przejdą dalej. Legia trochę poszczela temu Kupsowi. I zobaczmy tabelę. Na razie zacznijmy od 16-15 miejsca. Na 16 miejscu jest Duma Trójmiasta, najlepszy klub w Trójmieście, Arka Gdynia. Pozdrawiam kolegów. 0 bramek strzelonych w ciągu dwóch meczy, 5 straconych, 0 punktów. Myślę, że to jest tragiczny wynik. Ale Wisła Płock jest na 15 miejscu, ma o jedną bramkę więcej od Dumy Trójmiasta. I na pierwszym miejscu jest Pogoń Szczecin, to powiem tak. Trener Wukowicz odpuszcza Legię, myślę, że na europejskie puchary Legia jest siódma.
na 10 Lechia. Ja sam byłem świadkiem, że trener pan Stokowiec odpuszcza chłopaków, bo Lechia generalnie ma najtrudniejszy, jak mówiłem, mecz w pucharach. I Piast Gliwice według mnie też jest odpuszczany. A w ogóle muszę powiedzieć, że największe zaskoczenie to jest Śląsk Wrocław na drugiej pozycji. Wygrał nawet z Piastem 2-1. Myślę, że Śląsk się jednak te kluby, które grają w pucharach, dogonią, ale i tak to jest wielkie zaskoczenie. No to dzisiaj wszystko w tym odcinku. Był bardzo śmieszny, wiele błędów. Ale myślę, że go opublikuję. Cześć!